Cześć ciekawcy. Udawanie kogoś, kim się naprawdę nie jest, to nie tylko domena aktorów. Również w realnym świecie nie brakuje przypadków osób, które przyjmują fałszywą tożsamość i którym wychodzi to tak dobrze, że potrafią oszukać nawet swoich najbliższych. Jakie są najsłynniejsze przypadki ludzi podszywających się pod kogoś innego? Czy można wśród nich znaleźć również polski akcent? W jakich filmowych produkcjach zostały wykorzystane ich historie? No i jak daleko można się posunąć w okłamywaniu ludzi dookoła oraz jakie często to oznacza skutki? Dowiecie się tego wszystkiego już za chwilę w naszym jak zawsze niesamowitym odcinku, ale najpierw koniecznie kliknijcie subę i włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z publikowanymi filmami i by nie przegapić żadnego z nich. Ostatnio media obiegła dość szokująca i zaskakująca informacja. Otóż 41-letni mężczyzna przez kilka lat okłamywał żonę, że jest policjantem. Swoją wielką improwizację zaczął już na początku ich znajomości. Do tego celu podrobił wydrukową legitymację służbową, którą również chętnie chwalił się przed znajomymi. A policyjną odznakę zakupił na jednej z aukcji internetowych. Padł dopiero podczas interwencji domowej, gdy prawdziwi funkcjonariusze zostali wezwani do awantury mającej miejsce w jego mieszkaniu. Mundurowi podczas rozmowy z żoną usłyszeli, że jej małżonek też jest policjantem, co po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy oczywiście okazało się wielkim oszustwem. Mężczyzna został natychmiast aresztowany za posługiwanie się fałszywymi dokumentami, ale także za znęcanie się nad rodziną. A za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia. Jeśli jednak myślicie, że przypadek, o którym przed chwilą usłyszeliście, jest opisem filmu, nic bardziej mylnego. To wydarzyło się naprawdę i na dodatek w Polsce, a dokładnie w gminie Juchanowiec Kościelny, znajdujący się niedaleko Białegostoku. Ale szczerze mówiąc, ta historia faktycznie mogłaby stanowić bardzo dobry materiał na scenariusz filmowy, podobnie jak przypadki, o których zaraz Wam jeszcze opowiemy. Poznajcie bowiem najsłynniejszych oszustów podszywających się pod kogoś innego oraz dowiedzcie się, jak daleko można się posunąć w tworzeniu fikcyjnej tożsamości. Na początek cofnijmy się do XIX-wiecznej Anglii, a dokładnie do roku 1817. Wtedy bowiem w małej wiosce niedaleko Bristolu pojawiła się piękna kobieta z turbanem na głowie, mówiąca językiem niezrozumiałym dla miejscowych ludzi. Kilka tygodni później zjawił się tam również portugalski żeglarz, który, jak twierdził, rozumie jej dialekt i dzięki temu wyjawił ludziom, kim jest owa tajemnicza niewiasta. Powiedział, że jest ona księżniczką o egzotycznym imieniu Karabu, pochodzącą z równie egzotycznej wyspy, zwanej Jawasu, znajdującej się na Oceanie Indyjskim. Jej rodzice trafili w ręce kanibali, natomiast ona została porwana przez piratów. Na szczęście udało jej się uciec z niewoli, wyskoczyła za burtem pirackiego statku i dopłynęła do brzegu przez kanał La Manche. Ta niesamowita opowieść szybko przyniosła księżniczce ogromną sławę i przez następne tygodnie była ona traktowana jak przedstawicielka prawdziwej rodziny królewskiej. Ale to wszystko było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Gdy jej historię opisano w lokalnej gazecie, rozpoznała ją kobieta, u której owa księżniczka pracowała wcześniej jako służąca i opiekunka dla dzieci. To wtedy rzekomo dziewczyna wyćwiczyła sobie zdolność opowiadania nieprawdopodobnych historii przy użyciu wymyślonego przez siebie języka. Wyszło również na jaw jej prawdziwe nazwisko, czyli Mary Baker, oraz to, że była córką szewca z Devonshire w Anglii. Gdy Karabu została zdemaskowana, rodzina wysłała ją do Ameryki, gdzie co ciekawe nadal podawała się za księżniczkę. Później również jako członkini egzotycznej rodziny królewskiej podróżowała po Hiszpanii oraz Francji. W końcu jednak powróciła do Anglii, gdzie osiedliła się pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Kobieta nigdy nie została oskarżona o podszywanie się pod kogoś innego, choć dochodzenie w jej sprawie wyjawiło, że zanim nadała sobie tytuł księżniczki, wymyśliła kilka innych fałszywych tożsamości. Jej przypadek stał się natomiast kanwą do stworzenia filmu z Phoebe Cates w roli głównej, którego tytuł brzmiał oczywiście Księżniczka Karabu. Mary Baker wpisała się do kanonu słynnych oszustów, podających się za kogoś, kim nie jest, ale zdecydowanie pierwsze miejsce w tej kategorii przypada mężczyźnie o nazwisku Frank Abagnale. Myślimy, że wielu z Was z pewnością już wcześniej o nim słyszało, ponieważ do jego ogromnej popularności przyczynił się film Złap mnie, jeśli potrafisz, z Leonardo DiCaprio i Tomem Hanksem w rolach głównych, który powstał na podstawie książki o tym samym tytule. A Wy ciekawcy pamiętacie tę produkcję z 2002 roku? I jak Wam się podobała? Wracając jednak do historii Franka. Otóż w swojej improwizacji posunął się on naprawdę daleko. Udawał m.in. pilota linii Pan Am Airlines, lekarza z Georgii, asystenta nauczyciela akademickiego czy prawnika w Nowym Orlanie, choć ta ostatnia rola do końca fałszywa nie była, gdyż mężczyzna faktycznie zdał egzamin adwokacki. Niechlubną sławę zyskał też jako fałszerz czeków, otwierał rachunki bankowe pod różnymi nazwiskami i wycofywał nieistniejące fundusze. Jego, że tak powiemy, kariera oszusta rozpoczęła się, gdy miał 16 lat i naciągnął swojego własnego ojca na kwotę $3400. Przez następne 5 lat kontynuował swoje przestępcze poczynania, sprytnie wymykając się stróżom prawa. W końcu został schwytany w 1969 roku. Przebywał w areszcie we Francji, następnie w Szwecji, by ostatecznie zostać deportowanym do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał wyrok 12 lat więzienia federalnego. Podczas odsiadki dwukrotnie podejmował próbę ucieczki, a co ciekawe, został zwolniony warunkowo po 5 latach pod warunkiem, że pomoże FBI wykrywać fałszerzy czeków. Dostał legalną pracę jako konsultant i doradzał bankom oraz firmom, jak unikać oszustw. Założył także firmę Abagnale & Associates, która uczyniła go milionerem.
Jak więc widać, los okazał się dla niego wyjątkowo przewrotny. Słuchajcie jednak dalej, ponieważ następna historia, którą Wam opowiemy, ma w sobie wątki dobrego kryminału, filmu obyczajowego, a nawet romansu. Naszym kolejnym bohaterem będzie bowiem Steven J. Russell. Zasłynął dzięki swoim brawurowym ucieczkom z różnych więzień, których zazwyczaj dokonywał w piątek 13, ale do tego faktu powrócimy za chwilę. Na początek wyjaśnimy, dlaczego w ogóle lądował za kratkami. Zacznijmy od początku. Mężczyzna w latach 70. wiódł w Stanach Zjednoczonych przykładne życie ojca i męża. W niedzielę udzielał się w parafii grając na organach, przez pewien czas pracował też jako oficer drogówki. Mimo to nie udało mu się uniknąć drobnych problemów z prawem, które z czasem sprowadziły go na przestępczą ścieżkę. Jego życie odmienił wypadek samochodowy, po którym postanowił porzucić rodzinę. Przez lata pozorował kolejne stłuczki na drodze, by dzięki nim wyłudzać odszkodowania. Dokonywał także fałszerstw paszportowych. Pierwszy raz trafił za kratki w 1992 roku i tam znów jego życie odmieniło się o 180 stopni. W więziennej celi poznał bowiem Filipa Morrisa, w którym zakochał się od pierwszego wejrzenia. To właśnie dla uczczenia jego urodzin pan Russell decydował się na swoje ucieczki z aresztu właśnie w piątek 13. Aby zbiec za krat, wymyślał nieprawdopodobne historie. Raz podał się za lekarza, innym razem sfingował własną śmierć, grał również funkcjonariusza FBI. Mężczyzna był wprost uzależniony od kolejnych ucieczek, a jednocześnie gubiła go obsesyjna miłość do Filipa Morrisa, przez którą ponownie trafił w ręce stróżów prawa. Przez krótkie momenty swojego życia na wolności podawał się m.in. za urzędnika, tak aby wyciągnąć swojego kochanka za krat. Podszywał się też pod sędziego. Ostatnie aresztowanie Russella miało miejsce w 1998 roku, po którym otrzymał 144 lata wyroku. Przypadek tego mężczyzny został opisany na kartach książki I Love You, Philip Morris, na podstawie której nakręcono również film Kocham Cię, Philip Morris, z Jimem Carreyem i Iwanem McGregorem w rolach głównych. Opowieść o człowieku, który nie potrafił usiedzieć w więzieniu i jednocześnie nie umiał trzymać się od niego z daleka, uczyniła ze Stevena Russella prawdziwego celebrytę. Do wielkiej sławy i prawdziwej perfekcji w kategorii podszywania się pod kogoś innego zaszedł również inny nasz bohater, czyli Alan Conway, który podawał się za reżysera Stanleya Kubricka. Na pomysł wpadł na początku lat 90., gdy Kubrick wycofał się z życia publicznego. Conway sprytnie to wykorzystywał, gdyż ofiary jego oszustwa po prostu nawet dokładnie nie wiedziały, jak wygląda reżyser. Dzięki swojej mistyfikacji zapewniał sobie wstęp do klubów, drogie kolacje czy wycieczki w zamian za obietnice ekskluzywnych wywiadów lub ról w jego filmach. W ten sposób udało mu się zwieść nawet osoby z branży filmowej. Przez wiele lat kontynuował swoje poczynania, aż w końcu udało się go wytropić dzięki wysiłkom osobistego asystenta Kubricka, Antoniego Frawina. Gdy sam reżyser dowiedział się o istnieniu Conwaya i jego oszustwach, był tym faktem niezwykle rozbawiony. A jego historia została opisana w Vanity Fair, jak i stała się dobrym materiałem na scenariusz filmowy. Na jego podstawie w 2005 roku powstała produkcja Być jak Stanley Kubrick, w której główną rolę zagrał sam John Malkovich. Jak mogliście usłyszeć, w procederze podszywania się za kogoś innego można się posunąć naprawdę daleko i temat ten pobudza wyobraźnię scenarzystów już od dawna. Filmy, o których wspomnieliśmy, są oparte na prawdziwych wydarzeniach, ale nie możemy zapomnieć również o fikcyjnych postaciach stworzonych na potrzeby produkcji, które wprost zapisały się w historii kina. Odrobina Williamsa jako pani Doubtfire lub Dustina Hoffmana jako Tutsi, Oscarową rolę Kevina Spaceya w filmie Podejrzani, czy Rogera Moore'a jako świętego, wytwórnie filmowe nie szczędziły nam kolejnych tego typu opowieści. A wy którą z nich lubicie najbardziej? Czy oglądaliście filmy, o których wspomnieliśmy w naszym odcinku? W ogóle co sądzicie o osobach, które przyjmują obcą tożsamość dla osiągnięcia korzyści? Napiszcie nam w komentarzach, gdyż my jak zwykle czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też, by zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, a wtedy na pewno nie ominie Was nic, co dzieje się na naszym kanale. Do usłyszenia wkrótce, cześć!